A w dzisiejszym odcinku śmierć młodego rapera. Kubańczyk wyrównuje rachunki z byłym producentem. Filipek rzucił wyzwanie na walkę znanemu youtuberowi. Biżuteria 6ix9ine idzie na sprzedaż. Kolejny amerykański raper zostaje postrzelony. Zanim zaczniemy, to jeszcze na szybkości zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajkacza pod tym filmem i wpadnijcie na Instagrama, gdzie dobijamy do 2000 obserwujących. Bez przedłużania, zaczynajmy. Młody 18-letni raper Hela Skeci po 2 tygodniach przebywania w śpiączce zmarł. Wszystko przez przedawkowanie środków odurzających. O śmierci rapera poinformował nas jego ojciec. Nie powinno się odchodzić przed swoim ojcem lub dziadkiem. To nie powinno się zdarzyć. To nie tak działa. Nie mamy słów. Raper odszedł dokładnie 27 czerwca 2019 roku o 5:11 rano. Miał on na swoim koncie parę dobrych kawałków, takich jak Stupid, Spend a Check i What Happened. To duży cios dla amerykańskiej sceny, ponieważ 18-latek świetnie się zapowiadał. Spór Kubańczyka znanego od pewnego czasu jako ochroniarz Kruszwila, a Elpro trwa już od dawna. Współpracowałem z tym człowiekiem 2 lata, oszukiwał mnie. Potrafił nie otworzyć mi drzwi, gdy ustawiałem się z nim na nagrywanie. Mówił mi, że spał, kiedy nie było to prawdą. Jest mi lżej na sercu, że ludzie dowiedzieli się, kim jest ten człowiek. Elpro postanowił rzucić wyzwanie ochroniarzowi na Fame MMA, ale jak sami wiemy, wszystko zakończyło się fiaskiem, a raper stoczył walkę z Boxdelem. W międzyczasie mogliśmy się również dowiedzieć, że wielokrotnie Elpro wydzwaniał do Kubańczyka, grożąc mu tak zwanym wpierdolem. Do sieci wypłynął film, na którym wyraźnie widać, jak Kubańczyk okłada oponenta i rozprawia się z nim w miejskich warunkach. Po zaistniałym incydencie ochroniarz tak oto skomentował walkę na story. Mam swoje zasady z podwórka i konflikty wolę wyjaśnić na osiedlu, ale jak chcesz obskoczyć wpierdol dla fejmu i atencji jeszcze raz, to zawalczymy jeszcze raz, tylko w klatce. Jak widzimy i słyszymy, możemy w niedługim czasie zobaczyć Elpro i Kubańczyka w klatce na Fame MMA. Co o tym sądzicie? Czy taka walka miałaby prawo bytu? Dajcie znać w komentarzu. Konflikt Tomba z Filipkiem możemy uznać już za zakończony. Raperzy spotkali się 22 czerwca na gali Fame MMA. Z pojedynku zwycięsko wyszedł raper z Milcza, pokonując swojego przeciwnika na punkty. Filipek nie zamierza kończyć jednak swojej przygody z freakfightową organizacją. Niedawno rzucił on wyzwanie na walkę znanemu youtuberowi, DJ-owi Palasajdowi. Po wspomnianej wcześniej gali Youngman, który wygrał swój pojedynek z Custim, ogłosił, że chce jeszcze stanąć w oktagonie. Przekazał on jednak władzom federacji, że chciałby, aby jego przeciwnikiem była osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie o sporcie. Z innego założenia wychodzi Filipek. Wyzwał on dzisiaj na pojedynek jednego z najbardziej znanych youtuberów, DJ-a Palasajda. Oficjalnie proponuję na Fame MMA 6 walkę Filipek vs DJ Palasajd, ogłosił raper na Instagramie. Chwilę później dowiedzieliśmy się również od niego, że Palasajd jest wstępnie zainteresowany propozycją. W rozmowie z serwisem Sporty Walki raper z Milcza wymienił Dioxa wśród potencjalnych rywali na Fame MMA 6. Jest taki raper, Diox, który ostatnio kręcił się wokół Fame MMA. Jeżeli on byłby zainteresowany walką ze mną, to też mógłbym z nim zawalczyć, stwierdził Filipek. Nie jest żadną tajemnicą, że 6ix9ine zaszedł za skórę wielu ludziom. Najpierw poprzez wszczynanie licznych konfliktów, a później przez sypanie swoich współpracowników, by ratować własny tyłek. Przez problemy z prawem nie udało mu się również dotrzymać wszystkich zobowiązań. Jednym z nich była promocja pewnego zakładu jubilerskiego, który w zamian za reklamę miał podarować mu pokaźny kubański łańcuch ze złota ozdobionego szlachetnymi kamieniami. Trax New York City, czyli wspomniany wcześniej zakład jubilerski, postanowił więc sprzedać to, czego Tekashi nie mógł zdołać odebrać. Właściciele podjęli dosyć niespodziewany krok, a mianowicie pocięli łańcuch na 69 części. Każda z nich będzie sprzedana osobno. Slim 400, raper znany przede wszystkim ze współpracy z YG i Sad Boy Loco, został zaatakowany w Compton. Nieznani sprawcy oddali w niego aż 10 strzałów. Póki co nie znamy większej liczby szczegółów. Wiadomo tylko, że podejrzani poruszali się czarnym SUV-em i szybko ulotnili się z miejsca zdarzenia. Nieznany jest również motyw ich działania, a policja pracuje obecnie nad zlokalizowaniem agresorów. O odniesionych przez rapera obrażeniach informuje Adam22, który od zaprzyjaźnionych źródeł dowiedział się, że raper został postrzelony 10 razy. Stan Slima jest prawdopodobnie ciężki. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że raper został postrzelony w twarz i plecy. Na dziś to wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu suba i łapki w górę oraz wpadnijcie jeszcze na Instagrama. Dzięki!